Hej, z tej strony Axel, kanał Retrochizacja. Witam w kolejnym filmiku i proszę Państwa, tak jak obiecywałem, tam kilka filmów wstecz, czy kilkanaście filmów wstecz, już nie pamiętam. No miałem się zająć tutaj Nintendo 64, miałem pokazać, co to jest za konsola, otworzyć ją w środku, przetestować. I prosiłem kilka osób, to było w filmiku o tym Terminatorze BS500AS. Czy ktoś by mi nie pożyczył jakiś gierek do ogrania, do przetestowania, ponieważ mam tę konsolę, strasznie mi się ona nie podoba. Strasznie toporna, strasznie brzydka, straszne te gry są na nią. Ogrywałem ostatnio Mario Kart 64 na tej wystawie, na Pyrkonie. Jak dla mnie konsola po prostu jakieś nieporozumienie. W ogóle ja uważam, że Nintendo to się zatrzymało w rozwoju na etapie SNES-a, bo później było Nintendo 64, które było daleko w tyle moim zdaniem za PlayStation. Co tam później było? GameCube, który też był daleko, to była zabawka po prostu w porównaniu z tym, co oferowało PlayStation 2, albo nawet Dreamcast, czy nawet Xbox. Później co tam wyszło? Jakieś Wii wyszło, jakieś tam Game Boy Advance, teraz ten Nintendo Switch, przecież to są zabawki. Oni się po prostu zatrzymali, ta firma po prostu istnieje, bo żeruje na marce, że mają Mario po prostu. Tak tutaj o Mario, cały czas na tej postaci Mario żerują, lata 80. po prostu i do tej pory po prostu żerują na tej marce i postaci. Natomiast ja mam bardzo złe wrażenia i złą opinię na temat tej konsoli, sobie ją tutaj przetestujemy. Ja ją kupiłem w 2002 roku. W sklepie takim tam wysyłkowym, tam gdzie tą Sega Saturn też kupiłem, już opowiadałem o tym i w środku jest niemalże stan nowy, także sobie za chwilę to odpakujemy, zobaczymy. No i proszę Państwa, kilka tych przesyłek też mam jeszcze, o tutaj, o, chętnie to pokażę. Jedna przyszła od Rozkminatora, właśnie przysłał mi kilka gierek do przetestowania, żeby zrobić taki gameplay. Co to jest za konsola? Po prostu, żeby pokazać i Wam, i sobie, żebym sprawdził, co to jest. Może się przekonam, może jednak jej nie sprzedam, bo jednak na razie to mam ochotę ją sprzedać, więc... no zobaczmy po prostu, co on tutaj wysłał. Pożyczył mnie. Na razie nikt inny mi żadnych gier na Nintendo 64 nie pożyczył, a fajnie by było, gdyby ktoś może chciał pożyczyć, no zdonatować też by było fajnie, natomiast już nie oczekuję, że ktoś aż tak się poświęci. Ale to wiecie, donate to by był tylko na cele filmiku, bo specjalnie to tak do mojej kolekcji, to tak jakoś specjalnie mi na tym nie zależy, tak mega mocno. No ale zobaczymy. Zobaczymy po prostu pierwsze tak jakby starcie z tą konsolą, co tutaj tak jak, znaczy może nie pierwsze, bo ja już tam trochę grałem w tego Mario, którego też dzisiaj pokażę. Może nie pierwsze, tylko takie pierwsze na filmiku i starcie po latach, więc chętnie to pokażę i omówię. Ale zobaczmy, co tutaj wysłał Rozkminator. I zaraz do tych pozostałych jeszcze przesyłek wrócę. One nie mają już nic wspólnego z tym odcinkiem, ale przy okazji pokażę. Także tutaj, co ten Krzysztof tutaj wysłał. Zobaczmy sobie. Widać, jak ja tam rozpakowuję? Widać. Albo nie widać właśnie. Jakieś pudełeczka, jakieś... Aha, tutaj też jeszcze kilka innych rzeczy jest. No dobra, po kolei lecimy. WWF Warzone i w ogóle te pudełko, które sam robił. Sam robił, bo on ma taki projekt. Jest u niego filmik, polecam sobie zerknąć. Jak zrobić pudełka do Nintendo 64 na podstawie pudełek od lekarstw. No, także on to fajnie pokazał. Także tu zobaczymy sobie ten wrestling. WWF Warzone. Dobra, to na razie na bok. Po wrestlingu to się nie spodziewam niczego fajnego. Dalej mamy tak, Extreme G, coś takiego. Zobaczymy, co to jest w ogóle. Jakieś wyścigi, nie? Jakiś tu screenshot jest. Coś jest, jakiś tutaj screenshot, coś tu widać. Zobaczymy, co to jest, no. Star Wars Rogue Squadron. Po tym to się nie wiem, czego spodziewać. Prawdopodobnie nie spodoba mi się, ojej. Chociaż chciałbym, bo ja Gwiezdne Wojny lubię, ale... czego się po tym spodziewać, to nie wiem. Zobaczymy. I to wszystko, czy coś jeszcze? Aha, tu jeszcze jeden jest cartridge. I jeden na Pegasusa, to za chwilę ten Pegasusowy pokażę. Ale na razie Nintendo 64 pokazujemy. I tu jest Formula One World Grand Prix. Z tego co pamiętam, to chyba to prezent był dla mnie? Że mam to niby zostawić sobie? Chyba, z tego co pamiętam. Więc F1 World Grand Prix. No więc zobaczymy sobie te wyścigi. Może to nawet na samym początku, bo w sumie to by pewnie mi się spodobało. A nie chcę tak jakby od razu zrażać się do konsoli, więc to może na początku włączymy. I tu mi wysłał jeszcze dwie rzeczy. Kartę pamięci do PS2 pożyczył mi, ponieważ ja nagram o tym osobny odcinek. Mam jeden problem z kartą pamięci do PS2 moją i chciałem tam jednego save'a przegrać na drugą kartę pamięci, której nie mam, dlatego pożyczyłem. I później z powrotem tego save'a zgrać na pierwszą kartę pamięci, więc spróbuję zrobić to przy użyciu tej karty i jak to się uda, to oczywiście nagram to na filmiku. Aczkolwiek Rozkminator mówił, że ta karta jest chyba walnięta, więc chyba to się nie uda. No ale zobaczymy, przetestujemy sobie to, jakiś oddzielny filmik z tym zrobię. I tu mi wysłał jakiś cartridge na Pegasusa, coś takiego. Jakiś tutaj Batman i Robin narysowany, nie? O tak to trzeba patrzeć. Ale na górze jest napisane Last Action Hero, czyli na podstawie filmu ze Schwarzeneggerem.
adaptacja gry, ale podobno tak gówniana. Wprawdzie nie grałem nigdy, ale chcę zrobić taki jakiś filmik podglądowy, ale to już osobne nagranie będzie. Co to za gówno, więc zobaczymy sobie. I to by było tutaj wszystko w tej paczuszce. I proszę Państwa, jeszcze dwie przysyłki do mnie przyjechały. No i pierwsza tutaj od... To jest donate od Adama z Facebooka, który tam filmy moje ogląda, aczkolwiek no ja się ostatnio ogłosiłem, że poszukuję pudełka do... Zaraz, gdzieś ja tutaj to miałem. O, właśnie. Mam Tekena 4. Nie mam do niego pudełka, ostatnio udało się zdobyć, abym nagrał jakiś filmik o wszystkich Tekenach. I on powiedział, znaczy ja poszukiwałem pudełka do Tekena 4, żeby mieć tak do kompletu i powiedział, ten Adam się za mnie zgłosił. Poszukałem do zakupu tam za grosze jakiegoś pudełka i on powiedział, że ma pudełko do Tekena 4. O, proszę, tutaj, tylko w wersji amerykańskiej, NTSC. Więc spoko, i za darmo mi to dał, ja chciałem jemu zwrócić chociaż za wysyłkę, albo zapłacić za te pudełko, dał mi to za darmo. O, w środku nie ma nic, więc sobie zaraz od razu do pudełka tą płytkę tutaj wwalimy. O, proszę, no wprawdzie nie będzie idealny komplet, patrzcie sobie, o. Wrzucam tutaj, o, żeby było widać. O, i jest, kurwa, komplet. Wprawdzie nie do końca taki oryginalny, bo to jest wersja amerykańska pudełka, a gierka jest europejska. No w każdym razie, no, fajnie będzie, że na półce to postawić sobie. Tekken 4, o, wersja amerykańska, takie czerwone pudełko, takich w Europie takich nie było, nie? Że znaczy ta okładka czerwona, więc... I nagram w przyszłości jakiś filmik o wszystkich Tekkenach. Jedynka, dwójka, trójka, Tekken tag i później czwórka. Piątki nie mam, to nie nagram. Szóstkę nigdy nie grałem, siódemkę też nigdy nie grałem i tam jeszcze chyba było Tekken Tag 2 turnament, w to też nigdy nie grałem, także to co mam, to ogram, nie? A może jak jakieś inne części wpadną, no to tam kiedyś przy okazji. Dobra, i tu jeszcze jedna była przesyłka, też już to nie ma nic wspólnego z tym Nintendo 64 dzisiaj. Zaraz, to nie to, też nie to. O, tutaj jeszcze jedna przesyłeczka z Allegro. Także zajrzyjmy sobie do środka. No proszę. Unboxing na żywo. No, żeś zapakował, gościu. Dobra, jest. Aha. To trzeba nożykiem sobie pomóc tutaj. Dobra. Nawet rachunek jest. No. Zajebiście. No i jest to oczywiście kolejne demko do kolekcji, tylko kurczę, jakoś dziwnie złożone. Kurde. Fuck, o co tu chodzi? Tu folię wrzucił i nawet rachunek jest. O, jest rachunek, tylko jakoś okładkę odwrotnie wrzucił. Jest to oczywiście numer 66, czyli do kolekcji będzie, a okładka jest taka. Ale to sobie przy jakiejś innej okazji gram. No, dokupiłem, bo akurat było chyba za 10 zł, czy coś takiego, no to grzech było nie wziąć. Będzie do kolekcji. No i ogramy sobie wszystkie te później demka, no, po kolei będzie. Ale dobra, teraz już nie przedłużając, proszę Państwa, no to zajrzyjmy do środka, do tego Nintendo 64, co tutaj jest, i ogramy sobie te wszystkie gierki. Jeśli będzie to długo trwało, no to podzielę to na dwa filmiki oddzielne. Zobaczymy, no także zapraszam. Dobrze, proszę Państwa, także mam tutaj na stole postawione pudełko z tym Nintendo 64, także obejrzyjmy sobie je tak tutaj przez chwilę i zajrzyjmy do środka, także... Z zewnątrz mamy tutaj Mario, tutaj jest, że w Mario 64 jest zostawia, aczkolwiek bez pudełka. Nie wiem, czy oryginalne było pudełko, ja mam tylko sam cartridge, bez tego tutaj pudełka, tego boxa. Konsola i to się nazywa Mario Pack. Mario Pack, bo właśnie był Mario dodany. Ja zapłaciłem za to, nie wiem, czy tu będzie widać, może przybliżę. Wtedy 239 zł napisane, że nowa plus Mario. No ona w sumie jest nowa, tylko wprawdzie tu ma tego boxa takiego sfatygowanego, nie? Nawet to nie wygląda zbyt najlepiej. Tutaj jakieś dziury są, o widzicie. Ale w środku jest nowa. No nie wiem, to widocznie gdzieś tak w sklepie stało, tak się poniszczyło. O, tutaj naderwane. Chujowo to wygląda, no przyznam. No ale ona jest nowa w środku. No jest nowa, to pudełko tylko takie sfatygowane. No powiedzmy, no inna definicja rzeczy nowej była kiedyś, a dzisiaj. No gdybym ja dzisiaj chciał to na Allegro sprzedać i napisać, że to jest nowa, to by mnie wyśmiali, no ale jak ja kupiłem to w sklepie, no to ona była nowa, wtedy uznana za nową, no bo była dosłownie pewnie parę razy używana, a tylko to pudełko sfatygowane. No kiedyś tak było, 2002 rok, no. Dalej mamy tutaj tak, Mario Pack, Nintendo 64, tu jest naklejka polskiego tego dystrybutora. Kiedyś polski dystrybutor był, który tam Nintendo 64 sprowadzał. O właśnie, zobaczmy sobie tutaj, o. Nie wiem, czy będzie widać, Lucas Toys, te logo takie, te czarne. Była kiedyś taka firma właśnie, która to sprowadzała. Oni między innymi na Polonii 1 się reklamowali. Były kiedyś, jak Escape leciał, to między tymi audycjami tam, jak reklamy leciały, no to
leciały reklamy, że Nintendo 64 albo Game Boy, dystrybucja Lucas Toys. Jeśli ktoś pamięta, zresztą można na YouTubie to obejrzeć, są te odcinki, także... Tutaj jest też Mario Pack i z tyłu mamy gierki, mamy trochę gierk pokazanych. No zobaczmy sobie, Banjo-Kazooie, no też było to na Polonii 1 pokazywane w tym Escape często. Mi się w ogóle to nie podoba według gameplayów. Diddy Kong Racing, coś pewnie w stylu Mario Kart. F-Zero X, nic mi to nie mówi. Chociaż chyba na SNES-a była jakaś wersja, bez tego X chyba. Dalej mamy F1 World Grand Prix, to chyba właśnie to co rozkminator mi wysłał. Dalej mamy tutaj 1080, to jakiś snowboard. Zelda Ocarina of Time. No nigdy w tą Zeldę nie grałem, ale to popularne jest i chyba nawet jakaś tam nowa wersja na Wii wyszła, jakiś remake czy coś tam. O, jest Star Wars właśnie Rogue Squadron, którego tutaj mam od rozkminatora do ogrania. Mario 64, którego dzisiaj sobie sprawdzimy. Mario Kart 64, którego niedawno grywałem na Pyrkonie. Bomberman Hero, no to Bomberman w 3D, jakaś taka platformówka, dziwnie to wygląda. Nie ogrywałem tego, ale nie chciałbym za bardzo w to grać. Bomberman jedyny, który mi się podoba, to właśnie na NES-a, czyli no, na Pegasusa. I Bomberman World, który na PlayStation wyszedł, zajebisty, kiedyś też bym chciał mieć. Wave Race 64 to jakieś skutery wodne. Chyba rozkminator miał mi to wysłać, ale nie wiem czemu mi nie wysłał, albo coś mi się pojebało. I Crashing chyba World, tak? Nie ma tutaj napisanego. Jakieś wyścigi, to może by było fajne. Crysin albo Crashing World. Crysin World chyba, no dobra, nieważne. Także tu mamy te gierki. No i wypakujmy to, to jest tak, to ma taką nakładkę. Ten Mario Pack to ma taką nakładkę. Tu jeszcze jest pudełko, właśnie o tak wygląda. Także tą nakładkę, o widzicie, to sobie na razie gdzieś tam na bok położę. Ścimy na razie na podłogę, bo tu jeszcze będę zaraz wszystko rozkładał. I tu mamy już normalne pudełko Nintendo 64, tak to wyglądało, a ten Mario Pack widocznie było dokładane, bo tam był Mario dokładany. Najwidoczniej, taki zrobili taką jakąś obwolutę, czy jak to tam się nazywa. Tu mamy Nintendo 64, mamy Koopę, czy Bowsera, tu jakiś koleś, nie wiem z czego. Mario, tutaj ten szturmowiec, no i konsola. Tutaj mamy jakieś tam w różnych językach napisane... jakieś tam, kurwa... właściwości tej konsoli. Tu po angielsku chyba nawet nie ma, nie widzę, żeby było po angielsku. Jest po francusku chyba i po niemiecku, z tego co widzę, tak? Chyba tu po angielsku, no po angielsku to bym widział od razu, ale jest po francusku La console des images Trois, jak to się czytało, 64 bit d'une finesse in galet. Kurwa, już nie pamiętam jak to się po francusku wymawiało, nieważne. I tu mamy jeszcze jakieś gierki, tu mamy, o, poważnie, tu mamy jeszcze Pilot Wings 64, jakieś samoloty czy coś, jakaś lotnia chyba. Tu mamy Shadows of the Empire, to jakieś Gwiezdne Wojny, Star Wars. Wave Race, którego przed chwilą tam pokazywałem też na screenshocie. Tu Mario 64, o, tu znowu jest ten Crazy World. No, nawet fajnie to wygląda, fajnie by było to ograć. I tu Mario Kart 64. I tak to by było wszystko. Pudełko jest z tego co widać z jakiejś dystrybucji niemieckiej, czy francuskiej. Albo właśnie tu i tu prawdopodobnie szło. No i na boku tutaj mamy jakieś tam te postacie, które wcześniej już tam były. O, i tu mamy tego pada pokazanego. To jest jakaś padaka totalna po prostu. Pad z trzema rączkami. Po prostu chyba od tamtej pory już żaden inny pad taki pojebany nie powstał na systemie gier komputerowych. Ostatni chyba taki pad pojebany to właśnie był w Nintendo 64. Nie wiem co oni chcieli tym osiągnąć, właśnie chyba futurystyczny jakiś wygląd po to, żeby ludzi zachęcić do zainteresowania się tą konsolą. Zobaczymy jeszcze co dopada, to zaraz wrócimy. No i tutaj zielona wersja też te postacie. Dobra, otwórzmy to sobie już dłużej nie przeciągając. Pudełko mamy ogarnięte. No. Dobra, wszystko tam w kamerce widać? Widać, okej. Okay. No i mówię, w stanie jest to niemal żenówka. Ja trochę w to grałem, ale... wszystko jest niemalże idealne, więc dobra, to niech sobie tak będzie tutaj, to pudełeczko w tle niech stoi, o, tak. Co my tu mamy najpierw? No, jakieś karty tutaj gwarancyjne. O, karta gwarancyjna, można było na Game Boya dostać, albo na Nintendo 64. 27 luty 2002, to nie wiem, czy to dla mnie wystawili wtedy, czy to ktoś poprzedni właściciel był, który... dostał tą gwarancję, nie pamiętam jak to było. I tutaj firma Deep Games Pro. Pieczątka i podpis sklepu, ale ja chyba w innym sklepie to kupowałem, nie w tym, więc nie wiem jak to było w każdym razie. No to i tak już jest nieaktualne, więc tylko jako ciekawostkę to trzymam. Zajrzyjmy sobie tutaj dalej. Tutaj też mam
tą. Na razie tego nie będę pokazywał, kiedy ja to kupiłem, bo tutaj też mój adres jest. A patrzcie, jednak jest Deep Games Pro. To widocznie w jakimś takim sklepie to kupiłem i zapłaciłem 248 zł, a tam na pudełku było 239, no to 10 zł za wysyłkę jakoś tak, no tak, wtedy były takie ceny, no tutaj 10,50 za wysyłkę, no tak, 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 dobra. I to data była, zaraz daty szukam, a daty już nie ma już, a nie, jest, 26 lipca 2002, o tutaj, o, 26 lipca 2002, a tam kwarta, no tak, czyli od 27 wystawiono, no to wtedy wystawili, no dobra. Teraz co my tutaj mamy dalej, tutaj mi się zachowały jeszcze wszystkie te, tej folice i te, gdzie są te dokumenty. Zachowały się nawet wszystkie te druciki na kable, więc jakby ktoś chciał ode mnie to kupić, no to byłby 100% komplet. Tu mamy dalej tak, jakąś taką pocztóweczkę, jakiś klub 6, klub Nintendo Magazine, jakaś tutaj karta do wysłania czegoś, coś tu by się dostało. Zaraz, tu są dwie karty nawet, o, tu są nawet dwie karty, tylko były tak złożone, czyli tu jakaś karta była gdzieś do Niemiec do wysłania, coś tu można było dostać, jakieś Das Offizielle Club kartę, Das Limitieren Mario Pin, to chyba to jest tutaj, i jakieś 6 magazynów, klub Nintendo Magazine. No, pewnie przychodziła jakaś subskrypcja, czy ta prenumerata, no, jest tu coś napisane, jak ktoś po niemiecku umie rozczytać, to niech da znać, co to jest, bo ja nie świergotam po szwabsku. I tutaj halo, frunde, coś tam, coś tam. Jak ktoś zna niemiecki, to niech napisze, co to jest. Tu jakaś jest następna. Taka sama właściwie chyba. Czymś co się różni? Dwie były takie, tak? No tak, dwie identyczne są tutaj. Nie wiem dlaczego dwie identyczne. Nie, inna. Tutaj inny tekst jest. Tu jest inny tekst. To jakby ktoś mógł przetłumaczyć też, zerknąć, o co tutaj chodziło. Tak chyba wyraźnie widać. I tu coś Mario mówi, halo, frunde i coś tam dalej. I z tyłu niby to samo napisane jest, ale pokazane te same rzeczy, natomiast no nie wiem, czym to się różniło jedno od drugiego, więc jak ktoś zna niemiecki, to niech da znać. Co tutaj dalej było? Tu dalej jakaś taka rzecz była. Jakaś taka karta. Nie wiem, do czego to służy. Nie mam zielonego pojęcia. Jak ktoś coś tutaj kojarzy po niemiecku, to też niech da znać. Także to jest konsola no, z niemieckiej dystrybucji. Tutaj instrukcja do Mario 64. Super Mario 64, czyli bez pudełka jest, ale instrukcję mam. Była tutaj w środku. No nie wiem, czy pudełko było. Prawdopodobnie nie, bo patrzcie, bo gierka jest o tutaj zapakowana o w tym, nie? I tutaj pudełko by całe nie weszło, więc sam kartycz tylko był, więc tutaj raczej pudełka nie było w tym zestawie. Nie zmieściłoby się raczej. Także tu instrukcja jest, no, tak dołączona. Też po niemiecku wszystko. Długi odcinek będzie dzisiaj znowu. Ale dobra, no. Cóż poradzić? Najwyżej na dwie części podzielę. Dobra, także tutaj instrukcja, tak to wygląda. Lecimy dalej. Tu jakaś... Coś takiego mam, jakiś taki plakat, czy to... O, coś takiego, popatrzcie. Jakiś taki plakat z ofertą Nintendo. Mamy Game Boya. Tu mamy Bombermana jakiegoś. Soccer, Wave Race, Zelda, Kirby's Dream Land, Wario Land. Dalej tutaj mamy Super Mario Land 2. Six Golden Coins, Super Mario Land, Donkey Kong Land, Wario Land 2, Donkey Kong Land 3 i Tetris. I z drugiej strony, a i tu mamy to samo, tylko że Nintendo 64 jakieś gierki, czyli tutaj mamy Yoshi's Story, Banjo-Kazooie, Diddy Kong Racing, Blast, Bomberman 64, Mario Kart 64, 1080 stopni, Zelda, Wiley Country Club, jakiś golf tutaj jest. Tutaj ta Formuła 1, Snowboard Kids, Star Wars znowu, Shadows of the Empire, Tetris Sphere, jakiś prawdopodobnie Tetris taki trójwymiarowy, o kurwa, czego to nie wymyślili wtedy w tamtych czasach, co? Lylat Wars, nie mam żadnego pojęcia, co to jest, ale wygląda ciekawie, cóż to jest? Jak ktoś kojarzy ten tytuł, dajcie znać, chociaż to można sobie na YouTubie sprawdzić, nie? Ale i znowu ten Crazin' World, kurde, to też zacnie wygląda. NBA, zaraz. Kobe Bryant in NBA Courtside, czyli jakaś koszykówka, Wave Race znowu i Mario 64. Dobra, to także tutaj taka reklamka, taki plakacik. Także zwinimy to sobie i teraz lećmy dalej, co tutaj jeszcze było dołączone. I tu jakieś instrukcje takie już czarno-białe. O, po polsku jest, patrzcie, instrukcja polonisze, gebraunschweisung.
do kilku gier, patrzcie, Mario 64, Wave Race, Pilot Wings, Blast Corps, Killer Instinct, czyli nawet szwaby dla nas po prostu instrukcję zrobili. O, jaki druczek, jaka drobnica, żeby to rozczytać. Konsola sterowania Nintendo 64. Joystick Nintendo 64 posiada wbudowany analogowy system kierowania i poruszania w różnych kierunkach oraz pod różnymi kątami. System ten, w przeciwieństwie do systemów konwencjonalnych, pozwala na niezwykłe dokładne reagowanie na ruchy gracza. Po włączeniu zasilania w pozycję on, uważaj, aby nie przestawić joysticka na konsoli sterowania z pozycji neutralnej. W przypadku ustawienia joysticka w pozycji pochylonej z chwilą ustawienia zasilania w pozycji on, ustawienie to zostanie zakodowane jako ustawienie neutralne. Spowoduje to kłopoty z prawidłowym sterowaniem grami, przy których używamy joysticka. Kurde, nie rozumiem, o co chodzi. Nie przesadzają tutaj? Pozycja robocza konsoli sterowania. Podłączenie konsoli sterowania Nintendo 4. O kurwa, popatrzcie. Czy księżniczka Muchomorka zostanie znowu będzie znowu porwana? Czy nastąpi koniec wojny pomiędzy Mario a potworem? Mario, proszę, przybądź do zamku. Upiekłam dla ciebie tort. Twoja oddana księżniczka Muchomorka. Ja pierdolę. Chyba tak nie powinno być tłumaczone, co? O, zaproszenie od ślicznotki. Zaraz wyruszam do niej. Mam nadzieję, że będzie mnie oczekiwać. Mario jest tak zaaferowany zaproszeniem księżniczki z Grzybowego Zamku, że czym prędzej ubiera się w swój najlepszy strój i wyrusza w drogę. Coś tutaj jest nie w porządku. Tak tu spokojnie, porzuciwszy swoje niemiłe przeczucia, Mario wchodzi do Cichego Zamku, gdzie witają go słowa. Nie ma nikogo w domu, wynoś się, ha ha ha. Dobra, no nie wiem, nie będę czytał całego, ale prawdopodobnie to tłumaczenie tutaj może być padaczne, jakieś takie połamane, kalekie. I tutaj kilka gier jest, jak rozumiem, tak przetłumaczonych. No, pozwolili nam Niemcory kilka gier dać tutaj, ale w ogóle jakość druku tego to jest jakaś padaka. Nie wiem, czy to widać, ale te literki są strasznie niewyraźne. Także dali nam tutaj kilka gierek, przetłumaczyli. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj. Świat w najbliższej przyszłości. Aby stale rosnącej liczbie ludzi zapewnić godziwe warunki do życia, zdecydowano się wyburzyć wszystkie stare i nieprzystosowane do życia w tych czasach budynki. Misję tę zlecono... Misję tą zlecono jednostce specjalnej Blast Corps, która wyspecjalizowała się w burzeniu budynków. Amber, Clark, Wesley i Spike są mistrzami swojego fachu. Od lat sterują swoimi maszynami i równają wszystkie niepotrzebne budynki z ziemią. Aż do momentu, gdy światu grozi katastrofa nuklearna. Dwie rakiety nuklearne transportowane na samochodzie mają awarię i grożą wybuchem. Z tego względu transport porusza się najkrótszą trasą do bazy. Jedyna możliwość uniknięcia katastrofy to wyburzenie na trasie transportu wszystkich budowli. Twoim zadaniem jest wszystkie budowle znajdujące się na drodze transportu wyburzyć, aby samochód z rakietami bez kolizji dotarł do celu. Nie znam tej gry, no ale opis nie za bardzo też zachęca. Dobra, to na razie odłóżmy sobie na bok. Tu jakaś kartka, która wyblakła, to nie wiem, co to jest w ogóle. Tu jakaś instrukcja jeszcze jest? Po angielsku? Nie, po skandynawsku. Po skandynawsku, jakimś język. Chociaż po angielsku też niby. Jest to chyba pewnie w kilku językach. To jest jakieś rozkładane, coś takiego. No, po kilku różnych językach jakieś instrukcje, jak to podłączyć chyba. Jakieś instrukcje ogólne takie. Dalej. Tu mamy... O! Tu też coś po polsku jest. Oficjalny importer, dystrybutor. Lucas Toys. No, po polsku mamy. Instrukcja Nintendo 64. Ostrzeżenie. Czy coś będzie padacznego? Chcecie, żebym poszukał padacznych rzeczy, czy raczej już przechodzić do grania zaraz? Podłączanie systemu Nintendo 64 i Super NES przy użyciu dwóch zwrotnic antenowych. Patrzcie, nawet Super NES tu był opisany. Zrobili taką wspólną instrukcję. Takie jak ogólnie, jak to podłączyć, jakaś taka instrukcja. Wyjmowanie kasety z grami. Nawet kasetami to nagrywało, nie kartridże. Powrót do oglądania programu TV. Nawet takie rzeczy trzeba było pisać. Tym ludziom biednym, którzy nie umieli tego podłączyć. Problem. Konsola nie działa. Rozwiązanie. Przed podłączeniem konsoli do gniazda wyłącznik jednostki centralnej powinien znajdować się w położeniu off. Wyłącz. W momencie przełączania wyłącznika jednostki centralnej w położenie on, włącz drążek sterowy konsoli. Powinien znajdować się w położeniu neutralnym, środkowym. Kurwa, takie tłumaczenie. Sprawdź, czy wtyczka konsoli jest dobrze podłączona do gniazda numer 1 po lewej stronie jednostki centralnej. Jeśli w dalszym ciągu nie możesz sobie poradzić z zaistniałym problemem, skontaktuj się z serwisem klienta.
Dobra, i tu jeszcze instrukcja po niemiecku. Po niemiecku. O, ale tu są zdjęcia, a nam Polakom to dali tutaj bez zdjęć, nie? Radź se sam, to tak samo jak w tych świstkach z polskiej dystrybucji gierek na PlayStation. Polaczku, radź se sam, my ci Niemcy damy tłumaczenie, ale radź se sam, tutaj obrazki to możesz sobie w naszej niemieckiej podglądać, nie? No. Także no tutaj jakieś podglądowe obrazki, jak to podłączyć, wszystko. Ten pad jest po prostu jakaś padaka. No zaraz to będziemy komentować. Dobra, i teraz zobaczmy sobie tego padzika. Wszystko w folii jest oryginalnej. Wszystko w oryginalnej folii, u mnie nic nie poginęło. Także jest ten padzik. O, nawet styropian się kawałek przykleił. Trochę światło tak pada. Dziwnie, dobra, będę jakoś starał się pokazywać. No, padzik no ma trzy rączki. Będę pokazywał też do kamery, jak będę na tym grał. Głównie go się trzyma tak. Ale są gry, że trzeba trzymać tak, a chyba też są gry, chociaż nie grałem w takie, gdzie trzeba trzymać tak. Ale głównie się go trzyma w ten sposób, z tego co pamiętam, a to jakieś są dodatkowe tam, przynajmniej w Mario, to tutaj kamera jest chyba, a tym się po prostu Mariem steruje, tym analogiem. I ten analog to, tak jak mówiłem na filmiku z Pyrkonu, często się psuł. Chociaż w moim przypadku chyba nie, chyba tutaj jest w dobrym stanie, on tak dobrze chodzi, nie? Natomiast często w tych konstrukcjach, tak jak mówił ten Przemek, Przemek Wrona na tym filmiku właśnie z Pyrkonu, często się psują po prostu. I to zresztą nie tylko on mówił, nie tylko ja to mówię, też nawet na innych filmikach zagranicznych ludzie mówią, że często ten drążek jest taki zużyty. Taka konstrukcja wadliwa, to tak to Nintendo chujowo zaprojektowało, że to często się po prostu zużywało. Także taki dziwny pad i tu można jeszcze do niego podłączyć jakiegoś Rumble Packa, tylko nie wiem do końca czego służy, do trzęsienia się chyba? I tu chyba kartę pamięci też można dołączyć, jeśli, bo normalnie na kartridżach można sobie save'ować, no to natomiast jeśli się miejsce skończy, to chyba tutaj można kartę pamięci też jakoś tam władować. Także dobra, na razie to niech leży padzik tutaj. Tu mamy ten kart Super Mario 64. Tak to wygląda, dosyć ciężki, bo na scalakach naprawdę, chociaż tutaj nie widać. Nigdy nie rozbierałem, to nie wiem. Tu jest zasilacz taki też dosyć dziwny, ponieważ jego trzeba włożyć do konsoli. Zaraz to wam pokażę, jak to zrobić. Dziwne, dziwne to jest. I tutaj normalnie kabelek już jest, więc to wkładamy tak jakby całość do konsoli. Bardzo dziwne rozwiązanie. Zaraz to pokażę. Tutaj kabel wideo, czyli zwykłe cincze, ale z wtykiem takim dosyć dziwnym jak ten. Prawdopodobnie on też do SNES-a pasuje, aczkolwiek SNES-a to nie mam, to nie mogę sprawdzić. Chyba do SNES-a też by pasował. No i zwykłe tutaj cincze. I do niego jest oczywiście też taka przejściówka, ta kostka z kart, do której tutaj podłączamy te tutaj trzy kolorowe kable, czyli możemy od razu to zrobić sobie. O, w ten sposób. Także to na razie też niech leży. To było, no i konsola, i właściwie to będzie chyba wszystko. Tak, to będzie już wszystko, więc konsola też w oryginalnej folii. Jak będzie ktoś chciał ode mnie to kupić, no to widzicie, że jest wszystko fabrycznie tak jakby nowe, no. No i konsola wygląda tak, mamy cztery tutaj gniazda na pady, czyli można na cztery osoby w różne gierki grać, jakieś tam multiplayerowe, tu mamy włącznik, tu reset, tu jest jakaś jeszcze memory expansion i w środku jest, nie, u mnie właśnie tego nie ma. Tutaj można coś takiego kupić, jakieś takie rozszerzenie pamięci. Nie do końca wiem, do czego to służy. Chyba do jakichś niektórych gierek trzeba rozszerzenie pamięci było kupić. Chyba prawdopodobnie coś wam, jak wam idzę. Coś takiego. I tutaj takie czerwone się wkładało. Nie wiem, do czego to służy za bardzo. Jak ktoś bardzo bardziej jest obeznany w tej konsoli, to niech da znać. To też chyba drogo kosztuje, żeby to gdzieś wyhaczyć na Allegro czy na eBayu. Także to na razie zamykamy. Tu jest slot na kartridże oczywiście. Co tu jeszcze z tyłu? Tu jest jakieś jeszcze rozszerzenie takie, aczkolwiek ono nie było nigdy wykorzystywane, ale polecam sobie kliknąć na kanał Metal Jesus Rock i on pokazywał, że tutaj można było tak jakby dolną część tak jakby dobudować i to miało, zostało być wypuszczone i tam miało być tak jakby system dysków. System dysków tak jak w Famicomie i on jako jeden z nielicznych ludzi na świecie posiada to. Jako jeden z nielicznych ludzi na świecie to posiada to i wtedy tą konsolę tak jakby się wkładało na ten taki system cały. To było wielkości całej tej konsoli. I tam jakieś takie dyski niebieskie się w to wkładało. Ale to nie zostało oficjalnie wykorzystane, więc no, ta konsola to jakaś padaka po prostu. No. I tutaj, proszę Państwa, tu się podłącza ten kabel zasilania. Nie, kabel wideo, przepraszam, a tutaj zasilacz, to popatrzcie, jak to jest dziwnie rozwiązane. O, w ten sposób. Bierzemy ten zasilacz i tu jest wtyk. Będzie widać, trochę tak dziwnie światło pada, przepraszam, ale jakoś tak jest. I tutaj jest ten wtyk do zasilania i tu jest oto gniazdo. I trzeba to włożyć o w ten sposób.
Aha, tak żeby zaskoczyło. No i tak tu siedzi ten zasilacz, tak to wygląda. Przyznam, że to bardzo dziwne rozwiązanie, bardzo dziwne. I konsola się od tego szybko nagrzewa. I to było, proszę Państwa, na tyle. No, aha, i teraz, żeby to wyciągnąć, też będzie problem. Aha, chociaż już nie powinienem, bo i tak będę grał, ale... No, ciężko to wychodzi w każdym razie, no. Także dobra, to było na tyle, no i przetestujmy sobie te gierki, jakie tutaj są, no i... Tyle, zrobimy taki sobie gameplay z tych wszystkich gierek, jakie tutaj są. Może na dwie części to podzielę, zobaczymy. Także zapraszam. No dobrze, proszę Państwa, także tutaj konsolkę podłączyłem, tutaj mam pada. I spróbujmy na początku, nie będziemy oczywiście grać na pierwszym gameplayu tutaj w Mario 64, bo ja chcę to na później pokazać. To też jest zły tytuł, żeby od początku, tak jakby jako taki test konsoli przeprowadzać, żeby na początku w nią grać, bo to strasznie wkurwiająca gra. Więc tylko sobie sprawdzę, czy działa, bo jeszcze nie sprawdzałem, więc power on. Ciężko wchodzi w ogóle ten przycisk. Zobaczmy. Mario. No i mamy Mario 64. Zobaczmy tylko, czy działa wszystko, czy padzik działa. Wygląda na to, że tak. No i właśnie, tu są te save'y moje. Bo właśnie każdy kartridż ma tak jakby możliwość save'owania. Znaczy może nie każdy, bo nie wiem czy każdy. No chyba większość albo... Albo no każdy, no nie wiem. Nie jestem aż takim znawcą Nintendo 64. Ma możliwość właśnie save'owania w pamięci kartridża. I mam tutaj trzy tak jakby bloki. Jeden pusty, a trzy zajęte. I na jednym, znaczy... Na tym, którym mam najwięcej gwiazdek, to zdobyłem 79 gwiazdek, tak? Czy to jest 19? 19 albo 79, no nie wiem, w każdym razie, no chyba 79, pamiętam z tego, co pamiętam, to tyle mniej więcej zdobyłem. A jeśli nie, to ten drugi, 63 w każdym razie, no. I ta gierka zalazła mi za skórę, naprawdę, nie dałem rady jej ukończyć, więc... Wkurwiła mnie totalnie, więc dobra. Na razie w Mariana nie chcę grać, na razie sobie wyłączymy. I włączymy sobie... Którą tutaj gierkę? Od Rozkminatora, pożyczone oczywiście. Tego Formuły 1 Grand Prix chciałem sprawdzić, a później zobaczymy Wrestling, albo ten Rogue Squadron, albo te wyścigi. O, te wyścigi bym zobaczył, to może być coś fajnego. I potem Mariana, dobra, na razie niech to leży sobie tutaj. Power off. To niech leży tu i zobaczmy sobie właśnie Formuła 1 World Grand Prix, więc zobaczmy, cóż to jest. O. No, halo? Czemu nic nie działa? Jeszcze raz. O, jest, teraz sygnał już jest, dobra. Także momencik, już będziemy nagrywać, tylko i po niemiecku z tego co widzę. Chwilka. Muszę tylko chwilę zaczekać. Dobra, nagrywamy już. I tutaj jakieś coś po niemiecku, że nie ma Rumble Packa właśnie tego tutaj w tym w padzie, więc nie zrobię. I zobaczmy po prostu, co to za gierka. Czy padaczna, czy fajna, zobaczymy. 11 drużyn. I 17, nie wiem, krajów chyba, czy czego, nie wiem, Lander, nie wiem co to znaczy. Ale nawet gierki na Nintendo 64 były po niemiecku. Kartridże, no nie wiedziałem, no. Na razie mamy jakieś takie intro. Właśnie padaką będzie tych gier, z tego co mi się wydaje, że nigdy tu nie będzie scenek tych takich filmików. Chociaż może to jest w sumie. Chociaż nie jestem pewien. Filmików takich prerenderowanych chyba nie będzie na konsoli tej, bo tutaj nie ma nośnika CD, to chyba nie da się tego upchnąć, więc nie wiem. Dobra. Schnaurennen Grand Prix Scenario Zjedharen i tu Spieler. Weźmy to pierwsze, bo nawet nie wiem co to jest. O Jezu. Streckenfahren. Kurde, gdzie ty to wziąłeś taką po niemiecku? Rozkminator, skąd ty to masz? Schumacher. A to nawet nie będę się rozwodzić, ten gość jest zajebisty. Tutaj nie wiem o co chodzi po niemiecku. Start weźmiemy, bo nic tu nie rozumiem po prostu po niemiecku. Skąd ty masz tego kartridża po niemiecku? Australian Sonic 28 stopni Celsjusza. No dobra, zobaczmy. Będziemy grać, będę tutaj pokazywał tego pada, jak na tym dziwnym padzie się jeździ. Nie wiem, zgaduję, że tym, a tym A lub B gazuje się. Jest jakiś filmik, zobaczcie, ale to chyba nie jest z gameplaya, tylko... Nie, to z gameplaya jest. Tutaj prerenderowanych filmików nie będzie, bo nie ma opcji, żeby na kartridżu wlazł taki filmik, no. Dopiero GameCube chyba coś takiego miał. No kurwa, ja chcę pograć, weź to. Tracimy na tym czas tylko, nie? O kurde. Co
Co mam tu, kliknąć? Ja chcę już jechać. O! Podobne, ale nie, to grafika, bo grafika wtedy była taka ogólnie w całej Formule 1, nawet jak w telewizji transmitowali. Dobra, jedziemy. Jakąś kamerkę bym zmienił, tylko nie wiem, czy się da. Ojej, tylko ciekawe czym. Ty mnie. O, jest, zmieniłem czymś. Dobra, już teraz kamerka. Wow, a co tak mi skręcił? Dobra, kamerka. No, sterowanie dziwne, ale jeszcze na razie nie przekreślam. Zobaczymy dalej. Dziwnie na tym analogu się jeździ, przyznaję, od razu mówię. No, jednak do poziomu tego Formuły 1, ten, który ja ogrywałem od Synosis na PlayStation 1, to daleko jest ta gierka. Strasznie na razie to wygląda. Ale nie zrażam się tak od razu, zobaczymy dalej. Dziwnie się steruje, naprawdę. A można krzyżakiem? Nie można krzyżakiem. Krzyżakiem nie działa. Dziwnie chodzi w ogóle ten analog. Zobaczymy, skupiam się, bo może kogoś się uda wyprzedzić, zaraz zobaczymy. Hamowanie też jakoś dziwnie wchodzi, tak? Muzyki w tle nie ma, bo z kartridża oczywiście to jest, no to... PlayStation bije to na głowę, bo na PlayStation mamy Formułę 1 i gra tam nam muzyka w tle, bo CD jest odpalana, a tutaj... Panie, możesz sobie wieżę postawić obok i niech ci leci muzyka, a tak to... Nie, także już jeśli chodzi o Formułę 1, no to PlayStation wygrywa. I to zdecydowanie nad tą wersją, na Nintendo. Jak ktoś ogląda moje filmiki, ja ogrywałem demko z tej Formuły 1, no to ktoś pamięta na pewno, że tamta gierka była zajebista. Formuła 1 97, tam muzykę robił Steve Vai i ten drugi, jak on się nazywa? O cholera, zapomniałem teraz nazwiska. Ten drugi gitarzysta, kurde, jak on się nazywał? Nie pamiętam w tym momencie, dobra, nie pamiętam, sorry, ale tych dwóch najlepszych gitarzystów takich, którzy instrumentalną muzykę robili w tamtych 90-tych latach. No tutaj nie ma żadnej muzyki, tutaj mamy tylko dźwięk silnika, niestety. No, kuźwa. Nie no, jednak ciężko się tym steruje. Takiego brak poczucia takiej prędkości, przyspieszenia. I dziwnie się steruje tym analogiem. Nic dziwnego, że Eurofkminator mi chce to dać, bo sam wiesz, że to gówno. Prawda? No, sam wiesz, że to gówno i sam byś w to nie grał, dlatego dajesz mi takiego krapiszcza tutaj. Dziękuję ci bardzo! Dziękuję ci bardzo, to tak jakby, nie wiem... jadłbyś, nie wiem, jakiegoś tego kebaba i byś powiedział, że jest zbyt ostry dla ciebie i byś mi go oddał. Masz, Oskar, zjedz sobie, bo ty nie dasz rady po prostu, jest za ostry. Nie, żartuję oczywiście, tak porównanie takie daje, nie? Dobra, jedziemy dalej. Nie, ale niewygodnie się steruje tym analogiem. Nie ma takiej poczucia prędkości, nie ma fajnej muzyki, nie ma takiego powera, że się w to gra i chce się w to grać. A ja grałem w tamtą formułkę na PlayStation, to demko. Mam pełną wersję też, ja mogę to ograć, kiedyś pokazać. To jest zajebiste po prostu. Aż chce się grać. A tutaj to... No, Schumacher... Jakby to widział, to by... zawału dostał. Właśnie ciekawe, co tam z Schumacherem. Bo mówiłem tam na filmiku, że on... Nie wiem, czy ktoś śledzi te... On tam gdzieś na nartach kilka lat temu jeździł i gdzieś tam jakiegoś udaru dostał i był w spiączce ileś tam lat, kilka lat i jakoś niedawno chyba się wybudził czy coś takiego, ale nie wiem co dalej się z nim dzieje, czy on już zdrowieje, czy już będzie warzywem do końca, no już nie wiem co z tym gościem się dzieje, no szkoda by było po prostu, bo gość miał zajebiste zasługi, no dla sportu tego motorowego można powiedzieć, także no tych gier też nie powstałoby tyle, aż gdyby nie on. Także nie wiem, niech gość tam zdrowieje. Może jeszcze kiedyś wróci do sportu. Albo niech chociaż pasjonuje się tym tyle, ile może, nie? Bo rozumiem, żeby gdyby doznał uszczerbku na zdrowiu, kiedy jeździłby w Formule 1, a on po prostu sobie na urlopie gdzieś tam na nartach jeździł i po prostu, nie wiem, upadł czy coś tam i coś mu się stało, nie? Także szkoda gościa. Zwalnia sam przy zakrętach? Kurde, nie rozumiem tego.
bardzo nieprzyjemna gierka. Wygląda jak krab jakiś taki zrobiony. Nie wiem, jakiś Midas by to zrobił, czy coś po prostu. Taki krab. Z tych, co te, recenzuje Bartek GM. Tak to wygląda, tak to się gra. Także nie jestem przekonany co do tego tytułu. Żeby chociaż jakaś muzyka w tle grała, to by już coś by było, nie? No chyba, że nie wiem, jakiś inny tryb włączę i tam coś będzie grało, a tutaj to na razie lipa. I cały czas nie mogę dogonić nikogo, chociaż się staram. Krapiszcze takie, krapiszcze. Także oj, rozkminator, chyba ci odeślę tego kartridża, bo to... Spieniężyć go, możesz spieniężyć, no to nie wiem, będziesz miał na jakiegoś kartridża z AliExpress czy coś, nie? Na jakieś te główienko dołożysz sobie czy coś, nie? Te jakieś Sega przenośna czy coś tam, nie? Do dupy. Dobra, jedziemy dalej. Ile tych jeszcze okrążeń tu zostało? Aj, niewygodnie się tu jeździ w ogóle. Nawet nie staram się, bo wiem, że już nie przegonię tam nikogo. Naprawdę, chciałbym teraz puścić tą wersję z PlayStation i pokazać wam dla porównania, jak tam się śmigało po prostu. Tam to była po prostu gierka, a tutaj to mamy, nie wiem. Ktoś znowu powie, że ty nie umiesz grać, Axel, i to jest symulator prawdziwej Formuły 1, co ty oczekujesz? No dobrze, to niech sobie będzie symulator Formuły 1, ale nawet nigdy się nie dowiesz, czy faktycznie tak Formuła 1 się jeździ, bo nigdy nie miałeś okazji jechać Formuły 1, więc nie wiesz, czy to jest faktycznie symulator. Wolę jednak takie arcade'owe te formułki, które były na PlayStation, bo tam się przyjemnie jechało po prostu, a tutaj to pierwsze wrażenie jest złe, a myślałem, że będzie fajnie. Dlatego wybrałem tę grę jako pierwszą, nie? Więc dojedźmy do końca i weźmy zaraz tą drugą gierkę. Tam jakieś wyścigi też były. I zobaczymy, co to jest. Chociaż ja tam grałem w tamtym i nawet dałem radę być pierwszym, na pierwszym miejscu, a tu jestem kurwa ostatni. Kiedy ostatnie okrążenie będzie? Ile to można jechać w koło pierdoło? No wreszcie! Dopiero teraz muzyczka jakaś jest, zamiast podczas gry. Aż posłucham, żeby było po prostu, bo... Całą grę nie było, dopiero teraz jest. David Coulthard. Mika Hakkinen. Kogo tam jeszcze znam? Alessi. Reszty chyba nie. Po niemiecku nic nie kumam, nie wiem. Dobra, także F1 World Grand Prix nie zdało egzaminu. Zobaczmy sobie teraz tego Extreme G. Zgaduję, że to coś w stylu Wipeouta, czy coś takiego. Zaraz zobaczymy sobie. Fajne w ogóle te pudełeczka, żeś porobił. U Rozkminatora na kanale Elektroskansen jest filmik, jak zrobić własne pudełka do Nintendo 64, więc polecam sobie zobaczyć, co tu jest, czemu to nie działa po prostu. Polecam sobie zobaczyć, jak takie coś zaprojektować. Noż ty kurwa, czemu nie działa? Aż pochucham. O. No, teraz? No proszę, nie działa. Nie działa, nawet sygnału nie mam. Ojejku. No to nie wiem, zaraz pokombinujemy. No nie wygląda na brudny, nie wygląda na brudny, chociaż może tak troszeczkę. Spróbujemy jeszcze parę razy. Może tak mocniej go wcisnąć. O! Teraz coś tu mamy. I też tutaj warning, no controller pack found. Do czego to służy właściwie ten rumble pack? Jakby ktoś wiedział, to niech da znać. Ignorujemy. 97 rok, Acclaim Entertainment. Co oni robili, ta firma? Oni chyba Aliena też zrobili. Aliena, Alien Trilogy, którego nie lubię nawiasem mówiąc, dlatego kupił ode mnie Rozkminator. Probe. To też ostatnio parę razy gdzieś tam się przewijało na moich filmikach, ale już nie pamiętam, co oni robili. A i takie coś mamy. Jakieś takie wyścigi. Extreme G. Jakieś wyścigi.
wyścigi motorów, tak jakby z tego, z filmu Tron, coś takiego, chociaż nigdy tego filmu nie oglądałem. Kiedyś nadejdzie pora, żeby to obejrzeć, nadrobić tę zaległość. Tak chyba to wygląda, nie? No dobra, będziemy tutaj... Nie będziemy oglądać. Extreme Contest. Single player. Chyba to weźmiemy, co? Shoot 'em up nawet jakiś jest. A weźmy sobie Extreme Contest. Automatic. Nowicjusz. No i jakieś motorki są. Są na dole jakieś tam statystyki, ale wybierzemy sobie po wyglądzie. O, coś takiego. Niech będzie taki. Także zobaczymy. To jest ogólnie taki test konsoli tej całej. Nie będę się w te gry zagrywał tak zbyt długo. Mieć takie pierwsze wrażenie, nie? A czym się jedzie do przodu? B czy A? A żadnym! A spustem tu na dole trzeba trzymać i tym spustem gazujemy. A tym jedziemy, sobie sterujemy. Tu strzelamy takim czymś, a B hamujemy. Dobra. Także dobra. No muzyczka jakaś jest taka dyskotekowa. O, jakieś głowy kosmitów. No. Tylko czy teraz dogoni kogokolwiek? Podoba mi się, że jest muzyczka. To już jest duży plus. I taka nawet, którą lubię z tamtych lat, nie? No, ale tutaj to uważaj. Jednym padem właściwie, znaczy jedną ręką steruję, nie? Ale jak będę strzelać musiał, no to już muszę drugą. No dobra, żeby byle ktoś tutaj się pojawił, to w niego strzelimy zaraz. Zobaczcie, że ani razu jeszcze w żadnej gierce nie sterowałem krzyżakiem. Więc ten krzyżak to tutaj jest jako dodatek. W ogóle nie wiem, kto tak zaprojektował tego pada. Ale był jakimś psychicznie chorym człowiekiem po prostu, że coś takiego zrobił po prostu, bo to jest jakaś padaka. Taki pad zaprojektować. I wychodzą teraz jakieś tam nowe wersje tego pada, takie nieoficjalne. To mają gałkę od GameCube'a i ten krzyżyk jakoś bliżej tam jest, jakoś inaczej jest zaprojektowany, że ma już dwie tak jakby rączki, a nie kurwa trzy. Na kanale Rires, czy właściwie się powinno wymawiać to Rires, to on to recenzował. Tak by ktoś się interesuje tą Nintendo 64, to niech tam sobie kliknie, zobaczy. No kurwa, chcę, żeby jakiś zawodnik był, bo chcę poszczelać. No nie wiedziałem na początku, że spustem trzeba gazować, dlatego trochę tam w tyłach jestem. I jeszcze nie skumałem, jak tutaj hamować dobrze. Może trzeba puszczać ten spust. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Chcę dogonić kogoś i tam strzelić jemu w dupsko. No, bo chcę dogonić kogoś, nie? Wow! Bo można się spierdolić nawet tak? No to już teraz nie dogoni, już nie ma opcji. A szkoda, bo... No to nie wygląda ta gierka tak najgorzej, ale Wipeout jednak przy tym to jest coś o niebo lepszego. I jest w ogóle Wipeout też na Nintendo 64, nazywa się Wipeout XL chyba, z tego co pamiętam. I jest podobny do Wipeouta 2097. To mógłbym nawet kupić, jakbym sobie tę konsolę zatrzymał. Ogólnie dla Wipeouta. Ale... To mnie na razie nie przekonuje ta gierka. Fajna jest, ale to nie jest jakiś cud, żebym sobie to zostawił, albo kupił sobie ją, bo w sensie, na przykład gdyby mi to rozkminator na przykład powiedział, że on mi to daje, nie? To bym jakoś nieszczególnie chciał to mieć. Albo żeby kupić sobie na Allegro czy gdzieś, to nieszczególnie. Ale jeszcze nie skreślam tej gierki, zaraz zagramy sobie drugi raz, zobaczymy na początku, jak tutaj się strzela w tych innych zawodników, żeby dogonić wszystkich pozostałych, nie? Kurwa, strasznie dużo okrążeń w tych gierkach na Nintendo 64. Kurwa, dlaczego to aż tak tyle jest? Zamiast dwóch czy trzech, to kurwa dają pięć czy ile? Albo w każdym razie takie są długie plansze może. Ten hamulec też jakiś beznadziejny. Jak ja nacisnę go raz, no to on hamuje tak jakby do zera. Tak nie wolno robić. Takich gierek. No, szlakby. To pewnie jakoś można tutaj turbo doładowanie zrobić, ale jeszcze nie skminiłem jak. Krzyżak do niczego się nie przydaje. Ten też nie. Tu kamerkę zmieniamy tylko. O, tu jakaś opcja jest. Wow. I koniec. Tak, dobra, zagrajmy to jeszcze raz, bo niezbyt dobrze mi poszło. O, co tutaj mamy? Jak na razie wrażenia
co do tego Nintendo 64 są złe, po prostu ja najchętniej bym to sprzedał i przeznaczył tą kasę, nie wiem, na jakąś właśnie to, może na jakąś kartę Turbo do Amigi, czy nie wiem, jakieś gry na PlayStation, czy nie wiem, jakąś inną konsolę kupić, nie mam pomysłu specjalnie, bo też nie wiem, ile to jest warte taki, w takim stanie egzemplarz i razem z pudełkiem w boksie. Nie wiem, powyżej 250 zł, mam nadzieję. Weźmy sobie teraz Single Race. Mam nadzieję, że tak, to wtedy weźmy sobie tego shoot'em up'a. Zobaczymy, co to jest w ogóle. Jakby dało się powyżej 250 zł to sprzedać, to bym kupił coś fajnego, nie? Tutaj nie można wybrać, tak? A czemu A nie ma? A skąd? O co tu chodzi? A to mogę wziąć? O, mogę tutaj wziąć, czyli niektóre są zablokowane, tak? Teraz jakiś inny wózek weźmiemy. No niech będzie ten. Nie będziemy się za bardzo rozwodzić przy tym. Także Extreme G i cała ta konsola jak na razie mi się nie podoba. Dobra, jedziemy. Są jacyś przeciwnicy? No czemu tu nikogo teraz nie ma? A, jest ktoś. Wal tam w nich. Widać jakieś... Ja strzelam, ale nie widać w ogóle tych naboi. To mi się podoba. To już mi się podoba. Ojej, tutaj trochę zlamiłem. Nie widziałem, że tutaj taki jest wąski przesmyk. Też fajna muzyczka w tle. Tak, muzyczka to chyba najlepsza zaleta tej gry. Sterowanie jest takie niezbyt za bardzo, wam powiem. I trochę to dziwne te motorki. O, Wipeout to jest o klasę wyższy. Znaczy wyżej od tego, lepszy. Wipeouta to mi się zagrywał. No ale kurczę, trochę mnie kusi właśnie, żeby jednak tego Nintendo 64 zostawić, bo może jednak Wipeout ten na Nintendo 64 byłby zajebisty. A kurde, później jakby mi się spodobały Wipeouty na PlayStation i bym chciał mieć tego Wipeouta na Nintendo 64, to głupie by było, gdybym nie miał tego Nintendo 64. Nie wiem po prostu. Rozkminator mi mówił, to chyba mogę powiedzieć, myśmy tak prywatnie rozmawiali, że nie warto na razie sprzedawać konsoli tego Nintendo 64, bo na razie mało się za nią dostanie, tam ile, 200 czy 250 zł, a że warto tam poczekać parę lat, to może ona zyska na wartości. Natomiast no, nie wiem, czy on ma rację, czy ja mam rację, bo mi się wydaje, że za parę lat to ona już w ogóle gówna będzie warta i za 100 ją będzie ciężko sprzedać, bo ten boom na retro minie. Nie wiem, może ktoś mi coś doradzi. Bo w sumie nawet jakbym ją za 300 sprzedał, zwykła głupia karta turbo do Amigi 1200 kosztuje kurwa 1500, to co to jest po prostu w porównaniu z taką głupią konsolką, nie? W idealnym niemalże stanie, w boksie, w ogóle prawie nie używana, a głupia karta turbo kosztuje krocie, nie? Czy nie wiem, czy jakieś nawet kupienie, nie wiem, kilku demek, które ja zbieram, to już jest koszt wyższy niż całe te Nintendo 64, nie? Także... Także nie wiem za bardzo co robić z tym. Zobaczymy jeszcze, w każdym razie werdyktu jeszcze nie wydałem, jeszcze zobaczymy kolejne gry. Ale Mario 64 to dla mnie jest jakaś padaka totalna i ten Mario Kart też. Więc... z daleka od Mario. Mario jest dla mnie ok, ale ten, który był tylko na NES-a. Mario 1 i Mario 3. Ewentualnie jeszcze ten Mario, ten, co te żółwie tam się rozwalało na tej arenie, taka co... co tam... co monety z nich wyskakiwały, nie? Ale to ten, który był też na Atari, ale to jest pierdółka, a nie gierka, to tylko mówię jako ciekawostkę, nie? Dobra, koniec. No nie najgorzej, ale jeszcze bym chciał jakąś jedną planszę przejechać. Zobaczmy sobie. Jeszcze raz to samo? Nie, to ja nie chcę. Quit. Inną planszę chcę teraz. Natomiast, no fajnie to wygląda, natomiast trochę to chaotycznie jest, żeby to jakiś championship przechodzić, coś nie chciałbym. Raczej gram w tą gierkę tylko, żeby się przejechać teraz, nie? Weźmy sobie single race, jeszcze raz shoot'em up i jakąś inną planszę teraz. Może ta będzie działać? O, działa. I jakiś inny wózek teraz. A, niech będzie taki tam. Nie będę się rozwodzić nad tymi... kancia z tymi, kurde, kwadratowymi motorami. O, muzyczka fajna znowu.
nawet te areny są spoko, ale nie podobają mi się te pojazdy, jakieś takie motory. No i można teraz w końcu czymś porządnym strzelać. No ta gierka nie jest najgorsza jeszcze, ale cudo to też nie jest. Wolę Wipeouta zdecydowanie, chociaż już to powtarzam się. Co tu powiedzieć więcej, no kurde, no co na temat tej gierki powiedzieć po prostu, no średniak taki po prostu. Może komuś bardziej się przypodoba coś takiego, ale nie mi. Ja trochę mam wyższe wymagania. Wow, nic nie widać, w ogóle była jakaś mała mgła. Jeszcze jakieś można rakiety, rakietami strzelać. Trzeba myśleć najpierw w kogo, nie? Nie podoba mi się to też, że nie wiem, tak szybko to się toczy i taka mgła jest i nie widać, co się przed tobą dzieje. Tak jakby wczytuje się wszystko. Wiesz, o co chodzi, no po prostu wczytywanie tego, no, na bieżąco tego trasy, nie? Mało widać, co się przed tobą dzieje, nie? Trafiłem tam kogoś, ale ja tam widzę kogo i jaki był efekt tego, to nie za bardzo. Kurde, ale kusi mnie, żeby tego Wipeouta wypróbować, tylko że kurwa, on na Allegro kosztuje krocie na ten Nintendo 64. 70 zł czy coś takiego? Nie wiem nawet. Wipeout XL chyba, tak to się chyba nazywało. Jeśli inaczej, to przepraszam. W każdym razie jest Wipeout na Nintendo 64 zupełnie inny niż na PlayStation. Jest taki Wipeout i on tylko wyszedł na Nintendo 64. Kurde, chciał go kiedyś wypróbować, ale... Oj, chyba... Chyba nie da rady. Bo po prostu... Kosztuje to wszystko, nie? I nie można mieć wszystkiego, nie? Cały czas są jakieś power-upy, które nie wiem, co do końca dają, bo nie ma jak tego wytestować i cały czas nie mogę nikogo dogonić. Czemu to tak jest jakoś tak dziwnie? Chyba że tutaj chodzi o to, żeby ich tak on napierdalać. Chyba tak, no. Ja to jadę raczej tak, żeby nie skupiam się za bardzo tutaj na rozgrywce, to nie będę tego rozkminiał, o co tutaj chodzi, bo raczej tak dla zabawy jadę. No i tak znowu teraz taka mgła też tak... Taki błysk, nie podoba mi się coś takiego, bo nic nie widać wtedy, nie? No, te błysk, nie podoba mi się coś takiego. Dobra, nie mówię, że gra jest zła, natomiast no... Tak sobie to. Są lepsze tytuły, takie ścigałki, takie futurystyczne. No dobra, zobaczmy, co tam następnego mamy od Rozkminatora. Specjalnie nie wyłączam gry, bo jak się... Znaczy nie wyłączam konsoli, bo później jak mi się wyłączy konsola, to... Czekaj tutaj, żeby nic nie połamać, spokojnie, bo tutaj wszystko... Krzysztof patrzy, że pudełka mu połamie. Nie wyłączam, bo potem DVD muszę od nowa włączać, nie? Dobra, to teraz wrestling czy tego Star Warsa? Star Warsa, wrestling niech na koniec sobie zostanie. Star Wars Rogue Squadron. I tu wyjdzie moja ignorancja, bo ostatni raz Gwiezdne Wojny oglądałem... A, kurwa, patrz! Aż ty kurwa, człowieku, aż ty kurwa, ale żeś mnie oszukał. Pudełko od Star Warsów, a tutaj mi Wave Race wysłałeś. Aż ty kurwa, ty. A ja już o Gwiezdnych Wojnach chciałem gadać. Aż ty kurwa, ty. Ale dobra, no zobaczymy sobie porównanie dzisiaj w samych wyścigów w takim razie. A żeś ty kurde, ale żeś mnie tutaj w jajo zrobił. Specjalnie to zrobiłeś. Specjalnie to zrobiłeś, po prostu w jajo żeś mnie zrobił, że tu Gwiezdne Wojny będą. Dobra. Ale żeś mi konia zrobił. Dobra, Nintendo 64. Wave Race 64. Ale żeś mi konia zrobił. Ja tu myślałem, że będzie, postrzelam sobie tymi X-Wingami. Wave Race. 96 rok. Jezu, jakie to stare. Ale muzyczka za to fajna. Ja wiem, Krzysztofie, że ty to specjalnie zrobiłeś, żeby mieć bekę tutaj za mnie, wysłałeś mi, że się napalam Gwiezdne Wojny, tutaj kurde, skutery wodne. Dobra. English. Na co mi Deutsch? Championship? No niech będzie Championship. Normal. A czemu nie ma Easy? Warm up i start the race. A co to jest, co to znaczy te warm up?
Nie wiem, zobaczmy. A, że przygotowanie się, tak? Jakieś są statystyki, czy każdy tak samo? Niczym się chyba nie żyje. Niech będzie ten. Co tu jest? Custom? Jak to zmienić? Czy ja już wybrałem i już nie mogę? A niech będzie normal. Nie będę zmieniać tego, bo chcę na razie zagrać po prostu tak, jak Pan Bóg przykazał. Dolphin Park. Welcome to Dolphin Park. No, muzyczka fajna. Ale co dalej? Follow that dolphin, okej, okay, no to zaraz. Gdzie on jest w ogóle? Gdzie ten dolphin jest? Aha, tutaj. To miał być jakiś championship, czy ja mam delfina? Goni, co to za gówno? W ogóle, poczekajcie, trochę przyciszę, bo trochę teraz za głośno ta gierka. Dobra. A, start the race? A, teraz dopiero. No dobra, to tym bardziej tego delfina, to ja nie chcę gonić. Welcome to Sunny Beach. Sunny Beach. Nie wiem, o co chodzi. No dobra, w końcu mam wyścig. To nie wiem, o co chodziło z tym delfinem, kurwa. 3, 2, 1. Czym to się steruje? Chyba teraz tym spustem na dole to już nie, co? I tu muszę jechać, gdzie te strzałki pokazują, tak? Nie, w lewo, aha, myślałem, że na prawo, dobra. No to jedź. Aha, dobra, już kumam. Też tutaj takiego brak przyspieszenia takiego. Ale jestem trzeci, to nie najgorzej, w sumie można, widzicie, dogonić kogoś. No i coś takiego, to ja lubię w wyścigach, no bo... A nie jak w tej Formule 1. Jesteś na końcu, to już ni chuja, nikogo już nie dogonisz. Tutaj nie jest najgorzej, kurde, ale jeszcze nie nauczyłem się w zakręty wchodzić, zaraz zobaczymy. Okej. Nie można jakoś przyspieszyć, jakiegoś, nie wiem, boosta czy coś? Tylko tak to się wlecze. Jakoś na pewno się da tylko. Jeszcze nic mi nie wiem. Czego właściwie służy spust? O ile w ogóle do czegokolwiek? Retire, aha, no dodałem dubska. Jeszcze raz, trochę jak na pierwszy raz, no to chyba nie było mi, nie poszło źle. No zobaczmy jeszcze raz sobie, spoko to jest nawet, ale muszę skumać jak tutaj. A szło tak dobrze przecież. Przez te bramki jakoś nie przejeżdżałem i dlatego. Dobra, zobaczmy jeszcze raz. Restart, dobra. No znowu będzie z tym delfinem? Od razu. Welcome to Sunny Beach. No już, szybciej. Te chyba do niczego nie są krzyżaki znowu przydatne. Znowu w kolejnej gierce, które nie są przydatne, nie? A B to chyba hamulec, to nawet nie ma co go wciskać. Ale tu już muzyczka jest dupna. W ogóle nie ma tego powera. No tutaj muzyczka jakaś taka jakby z menu gra. Ludzie, ja chcę po prostu czuć taką moc, że gram w jakiegoś arcade'a czy coś. Dlatego wolałbym na przykład Ridge Racer. Bo tam po prostu czuć moc. Chociaż to nie są skutery wodne, ale tam czuć moc, bo jedziesz samochodem i gra ci muzyczka i czujesz taki wiatr we włosach, można powiedzieć. A to taki... Czwarty jestem, no muszę trochę wyprzedzić tam kogoś. Trzeci. Jak na razie ta konsola nie zdaje u mnie egzaminu. No, teraz by tutaj coś poszło. No jestem pierwszy, o proszę. No, fajnie, o kurde, ale żeś tam się stuknąłem z kimś. Dobra, dawaj, już tą bramkę ominiemy, trudno. Trzeci jestem, a. Ostatnie okrążenie, no to muszę być pierwszy chociaż, no. Żeby wyjść tutaj z twarzą. No jestem pierwszy, i co teraz? No sztyk kurwa. Teraz gdzie? W lewo, tak? No trochę słabo to było oznaczone, ale dobra.
co? Bo już ostatnie okrążenie, to już będę pierwszy, co? Dobra, finish, no to jestem pierwszy. No to poszło spoko. Zobaczmy sobie dalej. Może trzeba było inny ten skuter wziąć, byłoby szybciej nim jechać jakoś, co? Ale to jest jakoś max power, kurde, na dole. Jak to zrobić, żeby tak naprawdę gazować? Na pewno się jakoś da. Kurde, jeszcze nie rozkłada. Zaraz będziemy kombinować. O, tutaj jakieś palmy. Zatoka zachodzącego słońca, tak? No dobra. 3, 2, 1. Nie, to chyba się nie da jakoś gazować bardziej. Nie, czego takiego nie ma. Okej. Zagrabiłem Swarewicz. Dobra, jedziemy dalej. Może podczas skoku można ten spust nacisnąć, coś wtedy się wydarzy, zaraz zobaczymy. A była taka gierka Jet Racer, chyba też na Nintendo 64 i tam to wyglądało lepiej. Czwarty jestem, no to teraz dupa blada. Uuu, co ja się topię? Co jest? No chcę to zajechać za to, ale weź się zajeć jak to takie sterowanie. No patrz, skręcam w prawo, a... W sumie gaz trzeba dodawać, no to racja. Oj, tutaj już chyba pierwszy nie będę. Dobra, jedź, jedź. Płyń właściwie. No, gazu! Noż ty kurwa. No jak teraz ten maximum power zrobić? No, skręcaj! Oj. Kolejny tytuł. Nie, tutaj nie działa ten spust. Kolejny tytuł, który już mi nie przypasowuje. Te wyścigi przed chwilą, te Extreme G, czy jak to tam było, to nawet jeszcze, ale nie kupiłbym tego sam osobiście. To mi się nie podoba. Był gdzieś taka gierka Jet Racer, tylko na co to wyszło? Kiedyś to grałem gdzieś i to było spoko, tylko gdzie ja w to grałem? A może to na GameCube'a wyszło? Czekaj, teraz już się pogubiłem w prawo. Siadaj, no już będę ostatni, to już nie przejdę tej planszy. Znowu tutaj poboczem jadę. Nie czuć prędkości w tej gierce. Była gdzieś, kurde, gdzie ten Jet Racer wyszedł? No zresztą bez znaczenia w sumie, tak czy mi teraz nie zagram w to, więc retire. Kurwa. To co? Jeszcze jedna rundka i potem zobaczymy wrestling i Super Mario. No i w sumie w jednym odcinku to się zmieści. Szkoda, że nie mam tego wipeouta. Drake Lake. O, to na pewno ten, z Uncharted Drake. Jezioro Drake'a. No tak, na pewno. O, coś takiego mamy. Też taka mgła straszna. No ta mgła to jakaś padaka. No to takie, gdzie teraz? Lewo, prawo, gdzie? Tutaj? No kurwa. Kurde, tam mgła to jakaś padaka. To ja w Silent Hill'a gram, czy co? Bo ja nie wiem, gdzie mam jechać, nie? Nie no. Plansza z mgłą to już najgorszy. Najgorszy, co może być po prostu. Jeszcze w wyścigach. Dobra, no, bo ja nie wiem, gdzie mam być, czy prosto, czy w lewo, nie widzę, nie? Zrobili jakąś gównianą planszę, żeby nie widać było tych doskonałości, to mgłę dojebali. Czwarty jestem znowu, bo nie fajnie. O, tu już coś ładniej wygląda. Ale zaraz znowu będzie mgła. No jak ten maximum power zrobić, kuźwa? Czy to samo się włącza? Nie wiem, nie kumam tego. No jedź, 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 jedź! No dobra, już ominę. Trudno, no.
No Miss Anymore, no to... Nie podoba mi się to. Final lap, no chociaż żeby trzecim być. Maximum power, no i dobra, i co teraz? Jestem trzeci. No i kuźwa. Jeździć pomiędzy tymi kurwa, a idź ty, pomiędzy tymi bojami kurwa, pierdolę takie coś. Ja chcę jechać po prostu na pałę, a nie kurwa jakieś te przeszkody omijać. Dobra, zobaczmy, jest jakaś jeszcze następna plansza, czy już nie będzie? O, co to? Marine Fortress. O kurde, no to podoba mi się to przynajmniej, że nie ma, że muszę od początku cały czas tą planszę przechodzić, tylko po kolei wszystkie. No to to jest zacne akurat. Można powiedzieć trochę arcade'owe. Przegrałeś chuj, ale grasz dalej, nie? Zobaczmy sobie to, bo znowu widzę mgła jakaś. Co oni z tą mgłą po prostu w tej gierce? W tej całej konsoli po prostu. Zresztą w Mario też była mgła. W lewo. Teraz w prawo, aha. No to skręcaj. No to... No tak. No pięknie, że retire, nawet nie mogę się przejechać, a idź pan w pizdę. Jeszcze raz mogę, czy co teraz dalej? Game over, a idź pan w chuj. Daj pan spokój. Dobra, co teraz? Bierzemy teraz tego wrestlinga. Od razu ostrzegam, że we wrestling to ja grać nie umiem, więc zobaczymy jak to będzie. Ależ ty, kurde człowieku, ja chciałem Gwiezdne Wojny, ty żeś mi tutaj wysłał jakieś skutery wodne, coś ty zrobił człowieku. Dobra, i teraz War Zone WWF. Zobaczymy, czy będę chociaż jednego zawodnika jakiegoś tam pamiętał, czy znał. No. Te pudełka nawet są masywnie zrobione, wam powiem, prawie jak nówki. Tylko tu coś się przyblokowało. Właśnie. Oj, ja pierdolę, przepraszam. Przepraszam, ale tak wyleciało. Dobra. Już działa? Warzone, ok. 98 rok, Titan Sports. Sports? A, Claim Sports. A, znowu ta firma. A tutaj... Nie mogłem rozczytać tej nazwy tej firmy. Nienawidzę wrestlingu, bo... Znaczy, lubię oglądać wrestling w telewizji, jak leci. To lubię, nie? Znaczy, kiedyś lubiłem, bo teraz to już nie oglądam. Ale grać to nienawidzę. Znowu nie ma Rumblepacka. Start game, training... No start game, nie będziemy tam się rozwodzić. Nie lubię grać, ale oglądać to lubiłem, jak był Hulk Hogan, ten cały, jak on tam, Goldberg. Ten z białą twarzą, jak on tam się nazywał. Nie pamiętam już ten... Sting, o właśnie. A teraz mam tu tak Steve Austin. Bulldog, nie kojarzę. Faruk. Co? Ja nic nie kliknąłem, co jest? Przecież ja nic nie kliknąłem, zaraz. Reset. Co się dzieje? No, coś tutaj nie halo było. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze raz. Coś tam się odjebało. Dobra, to mamy tak Steve Austin, Bulldog, Faruk, Goldust, nie kojarzę też, Triple H, Mankind, to z taką mordą to możemy nie zagrać. O, Rock jest jedyny, którego kojarzę. Ahmed, Bret Hart, Owen Hart, nie znam tych kolesi, Undertaker, Shamrock, też nie znam, Kane, też nie znam, Thrasher, nie znam, Mosh, nie znam, Custom, czyli własnego można zrobić, Shawn, to weźmy tego Rocka, gdzie on tutaj był. O. Kurde. Na pewno bardzo podobny. I tu po kolei każdego muszę tego pokonać, tak? No jakiś tutaj na dole coś tam. Press A to start, okej. Okay. No, kontra Mankind.
w jakiejś masce koleś. If a rumble pack is to be used, please insert it into the controller now. No nie mam rumble packa, to chyba rozumiem, to jest trzęsawica, która w PlayStation była w każdym padzie, w tym DualShocku. Kolejny dowód, że PlayStation było lepsze. Gwiżdżą na niego. Oj, widzę, że to ta gierka to już będzie padaka. No dobra. '98 rok, a to wygląda jak kurwa, nie wiem. A, po prostu. To już nawet Tekken, czy to Shinden były o klasę lepsze niż to, bo jeśli chodzi o modele. O, już mi się podoba. Czekaj. Nawet sterowanie jest. O. O, w jaja go. To chyba on teraz mnie, tak? Have a nice day. Nie wiem, czym się... Ja na chybił trafił te przyciski, o, wklepuję. O! A to chyba trzeba wracać, bo tam czas się kończy i przegra się, tak? Nie można chyba za ringiem walczyć, co? A może można? Nie wiem, jakiegoś wrestlinga kiedyś grałem na PlayStation, to tam jak się za ring wychodziło, to się przegrywało. No. No co? A co tu on robi? Jak no, na to wleść? No właśnie na to. Jak w to wleść? O, da się. I on ma cały pasek zdrowia teraz. Co mam, 13 minut się z nim napierdalać? Jak na długo tak? O! Nie wiem, ja na chybił trafił, te przyciski klepie. No, a teraz? Jakie limbo, kurde, po prostu. Jak tak na długo, żeby on tak ten... Oj, teraz na długo, żeby... Dobrze, do trzech odliczał. Jak to robić? No i teraz go... A nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem po prostu. Ja to raczej dla Becky Og pokazuję, bo ja nawet nie wiem, jak to grać. No na... O, patrz pan. No ja nie wiem, on ma jakiś zielony pasek życia, potem... Niebieski, potem żółty. Od czego to zależy? Nie wiem. Bo chce, o teraz żółty ma. No chce, żeby tak go na dół. Jak to zrobić, żeby na dół go... Tam, żeby sędzia liczył do trzech. Nie wiem. Nie wiem po prostu. Nie wiem, jak to wygrać. No kurwa, teraz już w ogóle nic nie dzieje. Nie wiem po prostu. Nie wiem już nic. Teraz już nie wiem. Teraz już gierka zgłupiała. No. O, teraz to ja tutaj lipy dałem. Dobra, już kończymy to zaraz. Nie wiem, chcę pokonać gościa i włączamy te Mario, bo to jakaś padaka ten wrestling. Jak ktoś umie grać w takie gówno, to się śmieje pewnie teraz ze mnie, ale sorry, jak dla mnie to ja wolę zagrać w Tekena jakiegoś, czy kurwa. Czekaj, można z rozpędu takiego. W ogóle z jakiegoś Tekena, czy cokolwiek, a nie jakieś takie zapasy. No, teraz ja przegrywam. No, już ja przegrywam teraz. Pięknie. Teraz on może na mnie liczyć, tak? Aha. Pięknie. Przegram jeszcze, się okaże. Wstawaj! Można jakoś Olinę... Czekaj, a jak to... Aj, idź pan. Fuj. Już ewidentnie dla Becky. Powinienem to wyłączyć już w tym momencie, ale to już ewidentnie dla Becky zostawimy sobie. O, łamie mi ręce. A dobra, niech przegra, w pizdu z tą grą. Przynajmniej zobaczymy... A, nie przegrał. Specjalnie nic nie robiłem, żeby przegrać, a tutaj tego... Co za tytuł, Boże, ten wrestling to w ogóle jakaś padaka. Wiem, że są jakieś zasady oczywiście w tym, ale... No właśnie tam. O, tu, o, tu na górę w... O, tu te... i teraz... To właśnie chciałem zobaczyć. Aj, gień tam po prostu. O, pomarańczowy pasek teraz, nie wiem, już czwarty pasek, kolor paska czwarty.
O, popatrz pan. No i zgiń po prostu, no weź go w końcu. Jak to zrobić, żeby to się w końcu udało? Coś. Nie wiem, rozkminam to, ja nie wiem, jeśli ty lubisz takie gry, no to szanuję, natomiast jeśli to dla ciebie jest gówno, ten wrestling, to po co ty to trzymasz w domu, bo nie wiem po prostu. No, a co on tutaj mi? Aj, idź pan w chuj. Dobra, mam tego dość. Reset, zobaczmy sobie te Mario teraz. Ta gierka to jest jakieś nieporozumienie. Każdy wrestling na PlayStation, czy to na to, czy na jakieś PlayStation 2. Dobra, Super Mario 64. Start. I co, zagramy od początku, czy od jakiegoś save'a? Od początku chyba, bo ja już nawet nie pamiętam, na którym tam save'ie zakończyłem grę. Teraz trzeba podgłośnić trochę, bo teraz jest za cicho. Dobra. New. Muszę sobie przypomnieć w ogóle, co tu teraz było. Wszystko. O, to co czytałem w tej instrukcji, że tam upiekła dla niego ciasto. Także mamy taką pokazówkę. Mamy ten zamek, do którego się tam zachodzi. Myślałem, że na dwie części podzielę ten filmik, ale chyba nie, chyba wszystko na jedną polezie. Odradzam zakup tej konsoli, odradzam po prostu kupowanie Nintendo 64, no bo ja jestem... W ogóle te, wszystko tu jest takie poligonalne. Press A to jump and B to attack, ok. Wszystko jest takie tutaj kanciaste po prostu. PlayStation to jest po prostu niebo, a to jest po prostu, nie wiem, po prostu ziemia, a piekło to nie wiem, to jest coś krapiszczego, nie? Powiedzmy, tak jest, tu wysoko PlayStation, tu jest Nintendo 64, a tu są jakieś na dole krapy w ogóle, nie? Nie jest to oczywiście tragiczna konsola, natomiast no nie chciałbym mieć jej po prostu jako tak, powiedzmy, główny nabytek. Tutaj w ogóle nawiasem mówiąc jeszcze pokażę, bo ktoś kto grał w tego Mario 4 tak jak długo ja grałem, no to wie. Tutaj później można na dół zejść do tej wody, tam są ukryte rzeczy, później ta woda się spuszcza. Tam można do piwnicy zejść, takiej nie. Jakoś tak to było, tam są lochy takie, duchy są. To zobaczmy, pierwszy level przejdźmy. No one's home, no, now get lost and don't come back. Gła, 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 to było w tej instrukcji tam napisane, nie? I siedź panie z instrukcją i sobie tłumacz, nie? Dobra, to co? Tutaj wiem, że przez to też jakoś gdzieś tam się można było przenieść przez ten portal tutaj. Natomiast główne jakieś te plansze to były tu chyba. Tutaj różne są te roomy i tam chyba wszędzie są. A, tu muszę mieć 8 gwiazdek, na razie nie mam żadnej, nie? Tutaj muszę mieć 3 gwiazdki, tu zgaduję, że nie muszę mieć żadnej, tak? Już tak dawno w to grałem, Jezu, ja w ogóle mam złe wspomnienia, ta gierka zalazła mi ostro za skórę. Nie chciałbym już tego drugi raz ogrywać, jako całą gierkę. Zdobyłem te 70 gwiazdek, czy tam ile tam było. I niech ta gierka... Idzie mi precz z oczu po prostu. Let's to go, czy coś tam, co on tam mówi. I teraz tak, wow, you're a smack in the middle of the battlefield. You'll find the power stars that Bowser stole inside the painting walls. First, talk to the... Bob-omb buddy, press B to talk. He'll centrally help you out and so will his friend is in other areas. To read signs, stop, face them and press B. Press A or B to scroll ahead. You can talk to some other characters by facing them and pressing B. Co z tym mogę pogadać? Czy to który to był? Nie, z tym to walczyć mogę. A nie, pogadać właśnie. Watch out! If you wander around here, you're a... liable to be splattered by a water bomb. Those enemy bombs love to fight and they always finding way to attack. Nie wiem, czy przejdę całą planszę, bo powiem wam, że już nie pamiętam, co tu się robiło za bardzo. Na razie idziemy na piechotę.
O, jest gumba. Kurde, jak ja dawno w to grałem. Jezu, ta gierka, aż mam dreszcze takie po prostu. Tak zalazła mi za skórę, że tego nie mogę wziąć. Co, to chyba jakoś później się odblokowywało, czy coś takiego. Boże, jak ja mam złe wspomnienia z tą grą. Nie miałem w co grać, a kupiłem ten Nintendo 64, a głupio potem było to zwracać do sklepu czy coś. Albo się przyznać, że kupiłem gówno, to musiałem w to grać, kurwa, parę lat. Czy tam rok, nie wiem ile. A to kurwa takie gówno. I tutaj trzeba zbierać, te czerwone były te. Aha, czerwone te pieniążki, one coś tam dawały, tak? Nie pamiętam co, ale coś tam dawały, nie? O, tu będzie o właśnie, tu będzie takie coś. Wiem, że jakoś można go zabić, ale... I tam z tyłu czerwony ma ten, kurwa, jak to wziąć? A właśnie, tam teraz nie możesz wejść, co? A, mogę. Tam wiem, że jakoś do tej gwiazdy, tam jakoś tą gwiazdkę można odblokować, też tam wejść tutaj, ale jak to było? O matko, ja już nigdy nie chcę do tej gierki wracać tak na poważnie, żeby ją cały przechodzić, bo po prostu to jest jakaś to niby gierka dla dzieci, a to jest kurwa trudne, że nawet ja tego nie dałem rady ukończyć całej gierki. Ale daleko doszedłem, uwierzcie mi, że tutaj są levele takie trudne, że ja po prostu klnąłem na tą grę po prostu. Klnąłem, bo to była jakaś padaka. Dobra, następny czerwony. Muszę zebrać chyba wszystkie czerwone, wtedy się level jakoś kończy. Mam 4. Chyba 8 trzeba było zebrać z tego co pamiętam i wtedy się level kończył, jakoś tak to było. Zaraz jakoś można było. Aha. Można było jakoś wziąć te bomby od tyłu czy coś takiego. Dobra, nie wiem, strzela we mnie jakimś wodą ktoś tam, coś. Tutaj co my tu mamy? Co to jest? Nie, to nic nie jest, tak? Kto grał w Mario 64, to wie, że ta gierka jest cholernie trudna. Zwykły Mario to był w miarę łatwy, natomiast to... O, co to jest? Życie się pojawiło. Natomiast to jest trudne jak jasna cholera. I w ogóle kamera, patrzcie jaka. Wchodzę i drzewo mi zasłania, no... Dobra, to gdzie teraz idziemy? Tu na dole coś jest też, patrzcie, ukryte. Także mamy tutaj taki otwarty świat. O, jest moneta czerwona. Ten za mną lezie. Nie tu. Także. O, tu można coś otworzyć, tak? Aha, otworzyło mi się, okej. Tu na górę mogę? Mogę. Chociaż nie, chyba nie mogę. Chyba będzie mi się ślizgał cały czas. Rozumiem, że wszystkie te Maria, które wyszły później na Wii, czy na GameCube'a, czy teraz na, pewnie jakiś na Switcha wyszedł albo wyjdzie, no to były wzorowane, znaczy powiedzmy, może nie, że wzorowane, tylko zaczęło się od tego, że wizerunek został tak jakby trójwymiarowy Maria został tutaj w Nintendo, Super Mario 64 tak jakby wykreowany, nie? Natomiast i może faktycznie te wszystkie Maria nowe, te jakieś Mario World, czy coś tam, jakieś Mario Brawl, czy coś tam, kurwa, to są powiedzmy nawet fajne gry. Chociaż nie grałem, ale zgaduję, że są fajne. Natomiast zostało to wszystko tak jakby stworzone na bazie tego świata trójwymiarowego stworzonego tutaj w tym Mario 64. A że ta gra jest trudna i paskudna, jak dla mnie, to inna para kaloszy. Dobra, mam ile tam tych gwiazdek zebrałem? Dobra, nie wiem. W każdym razie idziemy teraz tam na górę, tam chyba będzie koniec levelu. Chyba, nie wiem po prostu, zobaczymy zaraz. Tylko jak tam teraz się wchodziło, już nie pamiętam. Tutaj... Jak to tam się wchodziło teraz, panie? Zaraz zobaczymy. Nie, to chyba nie tu było, co? A może? Może tak, to było tędy jakoś. Tutaj się szło? A, żem spadł. Takie sterowanie tutaj jest. Dobra. Tutaj. I tutaj te kule trzeba omijać. Teraz tam na górę idziemy, tylko nie pamiętam już co tam było. I pewnie pójdę, a tam nic nie będzie. Wow. Coś tutaj na boku jest, coś ważnego, czy nic? Nie ma. Tu coś można było włączyć, jakoś tą armatę, wiem.
Ale jak to już teraz? Nie pamiętam i nie chcę w sumie sprawdzać tego. Dobra, nieważne, idziemy na górę. Teraz trzeba uważać na te kule tylko tutaj. O, właśnie. Sterowanie jest tragiczne, Jezus Maria. Co mi się włączyło? Aha, sorry, niechcący tak tu kliknąłem. Dobra. Pewnie nie będzie dało się przeskoczyć, tylko trzeba po desce przejść, tak? O Boże, jakie sterowanie. Idziemy dalej. Co to jest? To czerwone? Serducho? No jakieś serducho, chyba. A, że od życia się ładuje, no tak. Później była fajna plansza, pamiętam, taka podwodna, na takim statku. Ale mimo wszystko trudna. Jak każda rzecz to w tej gierce. I tu walczymy z bossem? I'm the big boom, lord of all blasting mother. King of kabooms the world over. A, my nie będziemy tego czytać. To możemy z nim walczyć, tak? Jak? Jak z nim walczyć? Normalnie? Dać mu wryło? W ten sposób, czy muszę go wyrzucić tak jakby za arenę? Zaraz zobaczymy. Chyba za arenę go trzeba wyrzucić, co? Mi się wydaje. Jak go chwycić? W każdym razie, dobra, będziemy powoli kończyć. Nie wiem, czy mi się uda go pokonać, czy nie. O, wyrzuci mnie całego. No tak! I teraz panie zaczyna od początku. A, idź pan z tą grą. Dobra, ja jestem naprawdę, proszę państwa, zniesmaczony całą tą konsolą. Puśćmy sobie na koniec jeszcze to, co było fajne, więc tego tutaj, tego Extreme G. To jedyna gra, jak na razie, która mi się tutaj podobała. Kurde, jak to otworzyć, żeby tego nie połamać? Jedyna gra, która mi tutaj się podobała. A cała konsola to jest jakaś padaka totalna po prostu. Jak dla mnie cała konsola to jest padaka i nie chciałbym mieć jej w kolekcji. Naprawdę, bo żadna z tych gier po prostu mi nie przypasowuje tak, że po prostu wow, po prostu w co ja gram fajnego. Chyba, że ten Wipeout, ale nie wiem, musiałbym zobaczyć, ile to kosztuje. I też głupio mieć jedną konsolę dla jednej gierki. To już jakbym chciał w tego Wipeouta pograć, to już prościej by było na emulatorze sobie odpalić na PC-cie, nie? Zagrajmy w to ostatnią rundkę i kończymy to, bo jestem naprawdę zniesmaczony po prostu. Coś takiego wypuścili i że ja w ogóle coś takiego w domu mam. Gdybym był bogaczem, to bym to rozpierdolił po prostu siekierą i pokazał filmik. Weźmy zaraz Practice. Rozpierdoliłbym to siekierą, tak na znak protestu. Czemu to jakiś password cały czas mi chce? A, bo ja nie tą planszę wybrałem, dobra. Taki, który ma najszybsze przyspieszenie, chcę wziąć. Ten chyba, no. Dobra. Rozpierdoliłbym to w drobny mak, gdyby mnie było stać na to. Dobra, jedziemy. O, już we mnie tam napierdala. Dobra. Możemy jeszcze... O, wreszcie postrzelamy sobie w kogoś. Kurde. Pomyślę jeszcze co z tym Wipeoutem, ale wątpię, że uda mi się go jakoś tanio wyrwać. Szkoda kasy, ja mam powiedzmy ważniejsze wydatki, jeśli chodzi o różne gierki czy konsole. Teraz tylko w ogóle przyciszyć wypadałoby, bo kurde, ta gierka to jednak faktycznie głośno gra. Mam ważniejsze jakieś wydatki czy plany na zakupowe, jeśli chodzi o retro, niż kupować Wipeouta i trzymać konsolę tylko dla jednej gry. No to... A pewnie tego Wipeouta na Allegro to nie da się tanio kupić, więc... Amerykę jakoś dziwnie zmieniłem, ja takiej nie chcę. Nie mam już żadnej broni, tak? Zobaczymy jak to będzie. Ja sobie zerknę na Allegro po ile kosztuje, ale wątpię. Raczej nie, od razu teraz mówię, że raczej tego nie kupię. No chociaż chciałbym, ale no kurde, no mówię. Raz, że kasy brak, raz jakieś tam ważniejsze wydatki są z retro związane, więc... Zobaczymy.
Chyba, że ktoś też by mi wypożyczył tylko na jeden gameplay. Wypożyczył, ja oczywiście zwrócę, tak samo jak rozpinatorowi Sorki, no to po prostu wszystkie te gierki zwrócę, wyślę paczkę mu. Odeślę mu. No i tyle, no niestety nie jestem przeciwnikiem N64. Niestety. Nie podoba mi się ta konsola. Chyba, że jeszcze. No cały czas daję jakąś szansę ostatnio. Chyba, że. Nie, no chyba, że ktoś mi poleci jakieś po prostu tytuły inne, których nie ogrywałem tutaj, albo których nie znam, nie wymieniłem. W komentarzach, w co warto zagrać na tej konsoli i może właśnie wypożyczy, albo powie, gdzie to tanio kupić czy coś, no to wtedy tak. No. Ktoś tam Mirosław Tworko do mnie pisał, że mógłby coś tam jakieś gierki użyczyć, ale to. W komentarzu, także nic tak oficjalnie nie było. Ja ten filmik nagrywam tylko ogólnie tak dla retroarchiwizacji, żeby zarchiwizować, czym jest ta konsola, no. I przestrzec innych ewentualnie, albo może zachęcić, może komuś ta konsola się spodoba, no. Ale raczej myślę, że powinienem przestrzec tym filmikiem, że ta konsola to gówno, szajs po prostu. Natomiast jeśli komuś może faktycznie ona się spodoba, no to śmiało, kupujcie na Allegro. Gierki są do tej pory drogie. Ja pamiętam w tamtych latach, to chciałem kupować gierki na tą konsolę. Były w chuj drogie, więc wolałem kupować gierki na PlayStation 1, które były 2-3 razy tańsze i lepsze. Więc dlatego nie kupowałem żadnych gierek na tego N64 po prostu. Już wam powiem, że wolę sprzedać to i kupić Wipeouta na tego, na PlayStation 1. O, przejechałem do końca. I proszę państwa, właśnie chciałem coś przy okazji pokazać jeszcze. Właśnie odnośnie Wipeouta, już momencik. Gdzieś tutaj to miałem. O właśnie, mam już. Może ktoś z was by miał płytkę samą albo okładkę do Wipeouta. Udało mi się, że tak powiem, od tylnej strony zacząć. Mam tylną okładkę do Wipeouta na PlayStation 1. Można by było skompletować całość i chętnie bym kiedyś ograł, no. Tak udało się jakimś cudem tam okładkę tylną wyrwać do Wipeouta. No mogę kiedyś Wipeouta ograć, pokazać, bo chciałbym w ogóle kiedyś tą gierkę w końcu mieć, no. Jakby kiedyś płytkę się udało kupić, ja wiem, że ją niełatwo zdobyć, jeśli chodzi o komplet. Może jakby samą płytkę, to miałbym okładkę, później przednią okładkę kogoś zdobyć, albo książeczkę, albo nawet bym wydrukował, albo nawet samą płytkę mieć, żeby byle ograć, no. To byłby sztos w porównaniu z tymi gierkami, co ja dzisiaj ogrywam, jakieś kurwa Wave Race albo Extreme G. No i to było na tyle, ja już wszystko co miałem powiedzieć to powiedziałem, no i mam nadzieję, że materiał się spodobał, no jak to u mnie po prostu, dużo narzekania, dużo krytykowania, bo ja nie jestem takim gościem, co po prostu wszystko mi może wcisnąć ktoś i po prostu masz graj, po prostu kurwa, jak jest gówno, cóż to jest gówno, będę nazywał to gównem, nie, więc jak ktoś jest gównem, to będę nazywał to po imieniu po prostu, jak konsola jest słaba, no to będę ją tak nazywał po prostu, no nie warto po prostu jej posiadać moim zdaniem, no. Także pójdzie raczej na pewno na sprzedaż. Na razie jeszcze tylko zostawię sobie przez jakiś czas, bo może ktoś się odezwie, coś poleci jakieś gry, albo nie wiem, pożyczy mi czy coś. Albo może tego Wipeouta się uda zdobyć, chociaż raczej wątpię, szczerze mówiąc, tego Wipeouta na Nintendo 64, wątpię, że się uda. Zobaczymy, no i raczej to pójdzie na sprzedaż, no w takim stanie, no bo ile to można trzymać, to też zawala mi miejsce gdzieś tam w szafie czy gdzieś. Po co mam to trzymać, nie? A ktoś może się będzie cieszył, może komuś ta konsola będzie sztos taki zajebisty i będzie sobie grać codziennie. Także to tyle, proszę państwa, no zawiedziony jestem tym, zawiedziony po prostu tymi gierkami, po prostu jestem, no. No i nie będę się więcej powtarzać, także już tak filmik długo trwa, także do zobaczenia w następnych filmikach, cześć!